Jeżeli proszą nas o rozwiązanie trójkąta, to oznacza, że my poszukujemy długości wszystkich boków oraz miar wszystkich kątów tego trójkąta. Czyli my wiemy, mam podane w treści zadania, że pewien trójkąt ABC to będzie trójkąt równoramienny. My wiemy, że kąt alfa, czyli kąt ACB, czyli jeżeli mamy kąt ACB, to oznacza, że miara tego kąta będzie znajdowała się, czy ten kąt będzie znajdował się przy wierzchołku C. Zobaczcie, ACB, to oznacza, że ten kąt alfa będzie tutaj i wiemy, że miara tego kąta alfa, to jest podane także w zadaniu, to będzie 40 stopni. Ale jest też podane, że oczywiście jest to trójkąt równoramienny, czyli to oznacza, że te dwa kąty, pozostałe dwa kąty będą miały takie same miary. Czyli suma miar kątów wewnętrznych w trójkącie wynosi 180 stopni, czyli skoro ten kąt ma 40, to oznacza, że na te dwa kąty pozostanie nam 180, odjąć 40, czyli 140 stopni. Ponieważ te dwa kąty mają takie same miary, no to wystarczy 140 podzielić przez 2 i otrzymamy 70 stopni. Czyli tu mamy 70, tu również mamy 70 stopni. Kąty mamy załatwione, jeszcze przydałyby się boki. No dobra, ale co my wiemy? Wiemy, że wysokość w tym trójkącie wynosi 6, to będzie wysokość CD. No i oczywiście wysokość spada nam tutaj pod kątem prostym na naszą podstawę AB. No i teraz otrzymamy taki trójkąt prostokątny, który możemy sobie przerysować i przepiszmy, co my o tym trójkącie wiemy. Czyli tak, wiemy, że będzie prostokątny tutaj, wiemy, że ta wysokość wynosi 6, no i tutaj przepiszmy sobie na przykład albo ten kąt, który ma 70 stopni, albo ten kąt, no to mamy 90 plus 70, czyli 160, czyli tu musi być 20 stopni, czyli możemy tutaj także wykorzystać sobie taką daną. My na początek chcemy, no powiedzmy, wyznaczyć długość tego odcinka, czyli odcinka BC, czyli tutaj możemy zapisać x-a. No i teraz tak, jeżeli tu mamy kąt o mierze 20 stopni, to patrząc sobie na ten rysunek, no to 20 stopni to będzie nasza alfa. Czyli podpiszmy sobie ten trójkąt zgodnie z tym rysunkiem. Naprzeciwko kąta prostego mamy bok C, czyli tu mamy kąt prosty, czyli to będzie bok C. Naprzeciwko kąta alfa mamy A, czyli tutaj naszą alfą będzie 20 stopni, czyli tu mamy A, czyli to będzie bok B. Jeżeli my chcemy wykorzystać sobie długość boku B, bo ten znamy, i znaleźć C, no to B i C dadzą nam tak naprawdę kosinus. Czyli możemy zapisać, że kosinus alfa, czyli 20 stopni, to będzie B podzielić przez C, czyli 6 podzielić przez X. No to wartość tego kosinusa musimy sobie odczytać z tablic. Takie małe mam, ale powinno nam wystarczyć. Czyli tak, tu mamy kosinus 20 stopni w tym miejscu, czyli to będzie 0,9397. Możemy zapisać przez 1, równa się 6 przez x. No i teraz na krzyż x razy ta liczba będzie 0,9397x. Równa się 1 razy 6, czyli 6. Zatem, żeby wyznaczyć x, obie strony dzielimy sobie przez to, co mamy przy x. Czyli to będzie, no policzmy na kalkulatorze już, 6 podzielić przez 0,9397. No i mamy 6,39. No, w ten sposób to sobie zaokrąglimy. Czyli to będzie 6,39 i to będzie długość tego ramienia. Czyli możemy sobie zapisać. No to skoro to będzie trójkąt równoramienny, to wiemy, że tu też mamy 6,39. No i nas jeszcze interesuje długość tego odcinka AB, bo to będzie kolejny bok tego trójkąta. Czyli na początek możemy wyznaczyć sobie długość boku A. I z czego możemy wyznaczyć? Jeżeli wykorzystamy sobie na przykład teraz znowu 20 stopni ten kąt i bok B, to tak naprawdę A i B to będzie tangens kąta. No bo A podzielić przez B to będzie tangens, czyli tangens 20 stopni
to będzie A podzielić przez B. No i możemy sobie odczytać tangens 20, czyli tu mamy 20 stopni. Tangens to będzie ta wartość, czyli 0,3640 podzielić przez 1 równa się A nie znamy, natomiast B wynosi 6. Czyli A razy 1 to będzie A, równa się 6 razy ta wartość, to też na kalkulatorze sobie zróbmy, czyli 0,3640 razy 6, czyli mamy 2,184 tysięczne. No dobra, to będzie to. Czyli ta długość, czyli to nasze A, to tak naprawdę będzie ten odcinek, czyli to będzie odcinek DB. Nas interesuje cała długość boku trójkąta, a skoro my wiemy, że to jest trójkąt równoramienny, to wiemy, że ta wysokość podzieli nam bok AB na dwa odcinki tej samej długości. Czyli jeżeli wiemy, jaką długość ma odcinek DB, to długość odcinka AD będzie taka sama. Czyli możemy sobie wyznaczyć długość odcinka AB, to będzie dwa razy ta wartość, czyli 2 razy 2,184, czyli mamy 4,368 tysięcznych, no i mamy długość także odcinka AB. Czyli wyznaczyliśmy już miary wszystkich kątów, wyznaczyliśmy długości wszystkich boków, czyli możemy powiedzieć, że rozwiązaliśmy ten trójkąt.